Wasze Ekscelencjo, księdze nuncje, kochany księdze primasu Polski, czcigodni księdze arcybiskupie metropolito poznański, przewodniczący konferencji episkopatu Polski, dzisiejszy następco biskupa Jordana. Szanowny panie marszałku, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, miejskich parlamentarzyści, bracia arcybiskupi, biskupi, księża, siostry zakonne, poznaniacy i wielkopolanie, mieszkańcy grodu Przemysława. Z radością przyjąłem polecenie Ojca Świętego Franciszka, aby wspólnie z wami uczcić jubileusz poznańskiej diecezji, co oznacza również uczcić początek państwa polskiego, które się rodzi w lonie chrześcijańskiego kontynentu w związku z przyjęciem chrztu, który był decydującym momentem dla historycznej egzystencji naszych krajów. Możemy postawić sobie tutaj pytanie, kim był misyjny biskup Jordan, od którego zaczyna się ta historia. Pomoże nam w tym powrót do historii bez nostalgii, ale i jako wezwanie dla współczesności. Władza w Rzeszy, nazywanej Rzeszą Rzymską, później niemieckiego narodu, przechodzi do Magdeburga, gdzie panujący z rodu Otonów wytworzyli zarówno centrum władzy, jak i środowisko kościelnego duchowego życia. Również rolę prymasa z Moguncji przejmuje arcybiskup magdeburski. Doprowadza mnie to do opinii, że biskup Jordan przychodzi do Polski w tym czasie w orszaku księżniczki Dobrawy. Zadanie misyjnego biskupa Jordana było w tym czasie kształtowane nie tylko przez Kościół, ale także przez władzę państwową. Co wtedy oznaczała decyzja waszych przodków, żeby tutaj na ziemi wielkopolskiej przyjąć chrzest? Chrzest Mieszka, małżonka łaskawej Dąbrówki. Jak przypomniał w swoim liście papież Franciszek. Nie było to tylko przyjęcie sakramentów, ale także nowej formy kultury i cywilizacji. Mówimy chrześcijańskiej. Zwróćmy uwagę, że w naszych językach słowiańskich słowo chrześcijanin jest utworzone od słowa chrzest. Inaczej w innych językach europejskich, gdzie nazwa chrześcijan utworzona jest od Chrystusa. Chrystn czy chrześcijanie. Tutaj musimy sobie uświadomić, że słowo chrzest nie jest utworzone od terminu oznaczającego słowo chrzest jako zanurzenie do chrzcielnego źródła, tak jak baptizma czy taufe po niemiecku. Ale nasze słowo chrzest jest utworzone od słowa krzyż, krux, kreuz. Dlatego, że dla naszych przodków symbolem Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej był krzyż. Krzyż zwycięstwa Konstantina. Krzyż, który oznaczał wolność i równoprawienie wspólnie ze sprawiedliwością, jak to wyraził edykt mediolański. We wszystkich naszych krajach po komunistycznej dyktaturze musiało nastąpić owo wyrównanie, uporządkowanie. Było dla mnie dużym zaskoczeniem w jubileuszowym roku edyktu mediolańskiego 2013, że Kościół we wszystkich postkomunistycznych krajach, a myślę, że i bez bezpośredniego związku z edyktem mediolańskim, postępował tak samo. Oznacza to, że nasze relacje w ramach nowych, suwerennych i demokratycznych państw są jedyne możliwe w duchu wolności, sprawiedliwości i równości, bez których
nie może istnieć demokracja. Przyjęcie krzyża wyrazi także w swojej najglębszej istocie spotkanie Boga i człowieka, czy na odwrót spotkanie człowieka z Bogiem. To jedyna w swoim rodzaju tajemnica. Tajemnica nie tak łatwo zrozumiała jest szczytem Bożego objawienia w Jezusie Chrystusie, Synu Marii Panny, który jest prawdziwym Bogiem. To znaczy, jak mówi Księga Księg, Biblia, ten, który jest, rozpięte ramiona Jezusa Chrystusa, nam objawił, że Bóg, który jest zasadą i źródłem wszelkiego bytu, jest także miłością. Miłość nie jest tutaj jakimś emocjonalnym dodatkiem, czy tylko jakimś uczuciem. Na pewno nie jest samym instynktem, wyrażeniem chemii. Tak nam często w barbarzyński, niekulturalny sposób ukazuje miłość społeczeństwo. Miłość wychodząca esencjonalnej płaszczyzny Bożej istoty jest nie tylko przyczyną naszego istnienia, ale jest bezwarunkową istotą naszego życia. Paradoks tego objawienia na szubienicy krzyża jest drastyczny. Bóg nie mówi tylko poprzez słowa, ale mówi we wydarzeniach, mówi w zdarzeniach, które mają miejsce. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Mówi Jezus swoim uczniom. Przy zawarciu nowego przymierza w jeruzolimskim wieczerniku, przy ustanowieniu Eucharystii, którą my nazywamy Mszą Świętą. Nazywamy Eucharystii na podstawie końcowego rozesłania. Ite misa est. Ale czy rozumiemy dobrze, do czego jesteśmy posłani? Jakie jest to posłanie każdego z nas? Jakie jest posłanie każdego człowieka, stworzonego na Boży obraz i na Boże podobieństwo? Pierwsze strony Biblii mówią nam, kto to jest człowiek? Jako mężczyznę i kobietę stworzył Bóg człowieka. Przed Bożym wzrokiem genderowa ideologia nie ma żadnego znaczenia, ale także i dla nas ludzi, dlatego że miłości uczymy się jeszcze wcześniej, niż przychodzimy na świat pod sercem naszej matki. Nie bylibyśmy na tym świecie, gdybyśmy nie mieli Ojca. I tu jest dowód na to, dlaczego Kościół musi bronić godności kobiety i mężczyzny. Dlaczego musi bronić godności i znaczenie rodziny. Dlatego bez rodziny nie ma ani rodu, ani narodu. Nie ma życia. Dlatego nasz kontynent to jest wiara i życie. Tu jest jasny dowód, że współczesne ideologie, które zaprzeczają jedynemu w swoim rodzaju rozumieniu człowieka jako mężczyzny i kobiety, nie są przyszłością, ale są w zaniku. Najpierw spotykamy się z używaniem znaku Krzyża Świętego w latyńskiej Afryce, w Aleksandrii, w Egipcie, tak jak pisze Tertulian, gdzie krzyż był symbolem nazywanym Ankh. To jest symbol życia, a nie szubenicy. Chrześcijanie w Europie przyznali się do krzyża dopiero po Konstantynie w Cesarstwie Rzymskim. Pierwszym logo chrześcijan, jak wiemy, jest znak ryby. Grecki zapis mówi: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Te pierwsze litery układają się w słowo ryba,
ichtys. Syn, pierwsze zobrazowanie ukrzyżowanego Chrystusa znajduje mi na starodawnej bramie do Bazyliki Świętej Sabiny w Rzymie na Aventinie. To tam, obok tej bazyliki, znajdował się benedyktyński klasztor, w którym kilka lat przebywał na wygnaniu święty Wojciech. Na pewno tym zobrazowaniem się spotykał. Nie jest też bez znaczenia, że pierwsze zobrazowanie chwalebnego Chrystusa na krzyżu odnajdujemy w Bazylice świętego Klemensa, gdzie znajduje się miejsce wiecznego odpoczynku naszego apostola świętego Cyryla. Dlatego krzyż jest naszym znakiem. To jest symbol i to jest więcej niż logo. To jest symbol miłości, wolności, życia i sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która chociaż była w Chrystusie podeptana, pokonala wszystkie przeszkody i śmierć w Jego zmartwychwstaniu. Księdze Wiścia, drugiej księdze Mojżeszowej, która nam przekazuje wypowiedź o Bogu w tym najogólniejszym wyrazie, w pojęciu istnienia. Jestem, który jestem. Słyszymy słowa o księdze prawa, to jest o Torze. Naszej chrześcijańskiej cywilizacji nie możemy zrozumieć bez Mojżesza, bez księg Starego Testamentu, które nam poprzez Chrystusa darował Izrael, Boży naród wybrany. I tak jak z Piusem XI, który przybywał w Warszawie w nuncjaturze, gdy przed 100 laty formowała się wolna i samodzielna Polska, uświadomiamy sobie, że chrześcijanin nie może być nigdy antysemitą, dlatego że wie, jakim darem jest Tora, jakim darem jest dekalog. Apostol Paweł dopełnił rozumienie miłości, bez której nie tylko chrześcijańska cywilizacja, ale humanitaryzm, rozumiany jako powszechna ludzkość, nie może istnieć. Nie tylko zawiść i nienawiść, nie tylko walka klas, dyskryminacja rasowa czy nadawanie państwu mocy boskiej. Wszystkie te ideologie zrodzone w XIX wieku wychwalali śmierć, bezprawie, byli nieludzkie. Od początku podeptali ludzką godność i wolność. Ale to była Polska, biskupa Jordana, świętego Wojciecha, świętego Stanisława, Polska, prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego i niezapomnianego wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II, który zawsze bronił krzyża, który dobrze rozumiał, że bez tajemnicy Jezusa Chrystusa, tajemnicy Boga i człowieka, nie można zrozumieć człowieka dzisiejszego. I jego pragnienia wolności, prawdy i sprawiedliwości. Nie jest możliwe przygotowanie ludzkości szczęśliwej przyszłości. Przyjęcie chrztu oznaczało w czasach biskupa Jordana, tak jak to było w kościele od początku, gdy przyjmowali chrzest dorośli, przyjmowali wszystkie sakramenty wtajemniczenia, sakramenty, przez które stajemy się chrześcijanami. To jest chrzest, bizmowanie i Eucharystię. I to właśnie te trzy sakramenty i ich przyjęcie w pełnej świadomości i dyspozycji oznaczają przyszłość Kościoła nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach Wyszegrada, ale w całej Europie. To jest wielkie zadanie dla Kościoła w XXI wieku. Zwrócić tym sakramentom ich miejsce. Nie tylko w życiu jednostki, parafii czy diecezji, ale w ramach całej naszej kultury i cywilizacji. Nazywamy ją chrześcijańską czy zachodnią. Ale wiemy,
že współczesny kryzys jest przede wszystkim kryzysem fundamentów naszej kultury i cywilizacji, która jest w istocie uniwersalna, tutaj katolicka. Katolickość to nie jest jakiś mieszany kompromis, czy ustępstwo stawiające na równym poziomie, że wszystko jest takie samo i wszystko właściwie jest jedno. Ale jest na odwrót. Katolickość polega na poszukiwaniu podstawowych fundamentów naszej wiary, które właśnie dzięki Stwozitelowi dotyka każdego człowieka, całej ludzkości. Jesteśmy na drodze do wytworzenia prawej kultury i cywilizacji, która będzie uniwersalna. Wszystkie dotychczasowe cywilizacje, które przeżyli i wzbogacali i naszą cywilizację od starożytnego Egiptu poprzez Mezopotamię, Grecję i Rzym, mieli wymiar pionowy w postaci mastabi, menhiru, piramidy czy kościelnych wież. Nasze czasy jednak domagają się pionowego wymiaru wnętrza, które wyrasta z ludzkiego serca, które prowadzi dialog między wiarą i rozumem. Fides et ratio, to jest wielkie przesłanie w XXI wiek, które nam pozostawił papież Wojtyła, święty Jan Paweł II. Niech to dziedzictwo, które tutaj sobie przypomnieliśmy we Wielkopolsce w Poznaniu, stanie się naszym zadaniem i posłaniem. Amen.